Witam serdecznie, widza, ale dziwna scena się tutaj zadziała, moi drodzy, bo to nie jest stream, tylko jestem ja. Gadam, strasznie dziwnie się nagrywa, jak nie ma streama. Nie ma czatu, nie ma niczego, czuję się jak jakiś głupek, tragedia jakaś po prostu. W każdym razie, witam serdecznie w odcinku nietypowym, chociaż będzie to typowanie. Niezły żarcik. Będzie to typowanie zwycięzców zbliżającej się gali Fame MMA, która odbędzie się w najbliższy piątek. Sponsorem odcinka jest oczywiście BetClick. Co ciekawe, ta gala ma podtytuł Zemsta. What? Mega groźna nazwa. Myślę, że tutaj Boxdeal Idelty zrobił niezłą robotę, wymyślając taką nazwę. No ale w sumie pasuje, no bo tam dużo osób chce się odegrać, zemścić. Więc no, zobaczymy, jak to się potoczy. Karta walk jest całkiem fajna. W końcu jakieś osobistości, które znam. A jako, że jestem specjalistą od walk w MMA TF, no to pokażę wam moje typy i sobie wszystko tutaj zrobimy jak trzeba. Jeśli nie macie konta na BetClicku, możecie je założyć z kodem MULTI. Uzyskacie cashback w wysokości 200 zł w formie freebetu. Freebet zgarniacie po tym, jak wasz pierwszy kupon okaże się przegrany. Jeśli obstawicie kupon za zwrócone środki i będzie odtrafiony, no to możecie od razu wypłacić wygraną bez zbędnego obrotu. Szczegóły będziecie mieli w linku poniżej, w komentarzu. Jest przypięty komentarz, masło maślane, i tam możecie sobie zobaczyć więcej szczegółów, niż słuchać, jak ja o tym gadam. Mega ekspert. Dobra, czas teraz na potężną analizę Young Multiego i obstawianie wyników walk. Jak wiecie, no tak już wspominałem, jestem mega ekspertem. No i dobra, jesteśmy, proszę państwa. Mamy tutaj sobie BetClicka, mamy walki. I co, potypujemy sobie, zobaczymy, znaczy wy zobaczycie, kto jest moim faworytem. Ja postaram się tak, wiecie, tak obstawiać na zasadzie, może trochę, że kogoś bardziej lubię, albo coś. Bo wiecie, że moje, że tak powiem, koneksje z walkami są minimalne i raczej jest to takie, wiecie, taka zabawa dla mnie. Aczkolwiek, jak wy chcecie spróbować swoich sił, to pamiętajcie o kodzie MULTI i sobie dostaniecie ten cashback. Dobra, w takim razie, pierwszy tutaj mamy pan Woźniak. Nie no, Woźniaka to jest mój dobry ziomek w ogóle, swoją drogą, pozdrawiam cię serdecznie. Oraz, jaką miał, wariat Tadek? Tadek? No, mamy tutaj kurs 3,50 na tutaj chłopaku, wariata Tadka i pana Woźniaka i dwóch braci Nefati, tak? Oni się tak chyba nazywają. No tutaj ewidentnie są, że tak powiem, zwycięzcami w oczach ludu. Czy ja bym tak zatypował, tak szczerze? No kurde, poczekajcie, ja muszę wygooglować, jak oni wyglądają. Znaczy, ja kojarzę, jak oni wyglądają, ale wiecie, muszę się upewnić. Pokaż mi, jak oni wyglądają. Są wydziarani, drip zerowy. No to myślę, że przegrają, nie no. Nie no, wyglądają na takich dość usportowionych. Pan Woźniak jest też usportowiony, że tak powiem. Jest usportowiony, ale no tam minusem może być wariat Tadek. Wariat Radek może być minusem, bo on jest taki, mi przynajmniej daje taki vibe niesportowy, może się mylę. Aczkolwiek no ja, widzowie, tutaj na pewno postawię tutaj na braci Nefati. Tak, tutaj sobie postawimy. Filip Zabielski kontra Rafał Tejkwan Górniak. Filip Zabielski, specyficzna postać. Za bardzo nie wiem, czym on się teraz zajmuje. Chyba jest tiktokerem cały czas. No, budowę ciała ma spoko. Ma jakiś tam chyba background sportowy. Nie wiem dokładnie. Natomiast no tutaj na pewno, a i tutaj widzę, że, ale jest więcej osób myśli, że przegra. Kurs 2,05 jest na niego. Na Tejkwana jest 1,62. No tutaj powiem szczerze, zagłosuję na Tejkwana. Jest to osoba bliższa mi. W sensie nie znam go, ale czasami jak mówi swoje tejki w internecie. Tejkwan. Mówi swoje tejki w internecie, to nawet czasami się zgadza, nawet czasami coś powiem spoko. Był taki filmik, jak kiedyś ja się wypowiadałem o Tejkwanie i Tejkwan o mnie i on powiedział dosłownie to samo, co ja o nim, więc a taki zabawne tutaj przypomnienie sytuacji. Dobra, nie wiem, co ja gadam, widzę naprawdę. Dobra, Franio kontra Paramaxil. Tutaj mamy większy kurs na Frania, ale powiem tak, obydwu panów dobrze nie znam, aczkolwiek mam wrażenie, że Paramaxil może wyciągnąć jakąś tajną broń i coś może pokazać. Kurs na niego 3,15, więc tutaj myślę, że może warto zaryzykować. Zróbmy to w takim razie, zróbmy to. Mateusz Muran-Murański, Arkadiusz
Tańcula. No wiadomo, Tańcula, mój ziomeczek, pozdrawiam go serdecznie. Wiadomo, tutaj z buta na Tańcule i też tak patrząc obiektywnie, oczywiście nie znając się, jakbym miał tak typować, no to myślę, że tutaj Tańcula wygra. Myślę, że wygra, on ma taki też, mam wrażenie, ma taki charakter niepoddawania się, zwykły chłopak i go tutaj kibicuję mu, żeby wygrał. Jacek Morański, Arkadiusz Tańcula, no tutaj myślę, że nawet nie ma co się zastanawiać, Tańcula zmiażdży pana Jacka, moim zdaniem. Tomasz Szalony Reporter z Jackiem Murańskim, jeśli w ogóle dojdzie do tej walki, a tutaj widzę, jest tak nawet 50-50, Jacek Murański będzie zmęczony. Więc ja myślę, że tutaj Szalony Reporter, myślę, że to jest taki safe pick, który może się wydarzyć. Kacper Błoński kontra Marcin Dubiel. No tutaj ja jestem oczywiście za Kacprem Błońskim. Myślę, że też predyspozycje i to, w jaki sposób Kacper Błoński się przygotowuje do tego. Jeśli pogłoski są prawdziwe, to podobno Marcin Dubiel się obija o bibok, tak zwany. No i tutaj Kacper Błoński, jako że znam go bardzo długo, no to chciałbym na pewno, żeby wygrał. Więc tutaj obstawię na mojego ziomeczka, Tito Bandito tak zwany, z GTA. Też go pozdrawiam serdecznie. Nie, myślę, że tutaj tak już obiektywnie, nawet pomijając to, że to jest mój ziomek, to myślę, że Kacper Błoński jest faworytem. Mariusz Sarius kontra Marcin Wrzosek. No, myślę, że tutaj Marcin Wrzosek jako professional fighter, no, wygra tą walkę, tak? Konopski kontra Ksajo. I tutaj jest ciekawa sytuacja, bo tutaj na Ksajo jest 87%, czyli 1,12 kursu kontra 4,75 kursu. I jakby jakimś cudem Konopski wygrał, co też nie jest moim zdaniem jakimś odległym planem. Wiadomo, no, Ksajo pokazał się bardzo dobrze w swojej walce. On walczył z kim? On z Nitrem walczył, ale też Nitro nie był jakimś tam przeciwnikiem supermocarnym. Natomiast Konopski może zaskoczyć, ale też Zeju Pog tutaj zostanie obstawiony, no bo go lubię. Aniela Lil Masti, Bogusz, Marta Linki Master. No ja bym chciał, żeby Lil Masti przegrała, aczkolwiek wiadomo, no tu się obstawia, a nie liczy się na to, że ktoś przegra i kogo się ten... No, wydaje mi się, że tutaj Lil Masti swoim doświadczeniem, to jak ona się tak, jak tam widziałem kiedyś, jak ona walczy, w jaki sposób, a w jaki sposób Linki, no to myślę, że tutaj Lil Masti, no, będzie zwycięzcą. Myślę, że tak, no. No i dobra, takie są moje obstawienia. Nefati, Takefan, Paramaxil, Tańcula, Shannon Reporter, Kacper Błoński, Wrzosek, Zeju Pog, Aniela, Lil Masti, Bogusz. Tak to u mnie wygląda. No zobaczymy, no. Tak jak mówię, ja to tak sobie bardziej fame for fun, nie znam się na tym zbyt dobrze, ale tak czuję, że może tak być, więc zobaczymy, czy moje obstawienia poprowadzą mnie do zwycięstwa. No, tak więc obstawiamy. Dałem sobie 50 zł, wygrana 2 koła, więc przyjemnie. Jeśli się uda, to się uda, jeśli nie, to trudno. To jest taka kwota, którą ja sobie mogę stracić i nie będę płakał. Więc klikamy obstaw. No i mamy. Zakład został zatwierdzony. 2060, ewentualna wygrana. No i zobaczymy. Trzymajcie kciuki, może się uda. 2 koła na plus, to jest przyjemne. Przyjemna kwota. Zobaczymy, słuchajcie. A wy też nie zapominajcie o moim kodzie MULTI, który da wam freebet do 200 zł. I sprawdźcie koniecznie szczegóły w linku poniżej. No i teraz najważniejsze, moi drodzy. Nie zapominajcie, że zakłady są legalne tylko dla osób pełnoletnich. I grajcie odpowiedzialnie, ponieważ nieodpowiedzialna gra prowadzi do uzależnień. Miejcie to na uwadze, bo to jest bardzo ważne. A, jeszcze bym zapomniał, Betflix organizuje konkurs, w którym do wygrania są dwie podwójne wejściówki VIP, pięciogwiazdkowy hotel, przejazd limuzyną, oglądanie fejmu razem z influencerami, towarzystwo Pasuta, mega ziomek, trening z Tańculą, generalnie full pakiet tam w ogóle dla miłośników MMA. Wszelkie szczegóły też macie w linku, także klikajcie. Przypominam jeszcze raz, kod MULTI przy rejestracji dostaniecie wtedy freebety do 200 zł bez warunków obrotu. No i co? To tyle. Ja się przygotowuję do koncertu i widzimy się już na streamku, moi drodzy, 29. Powrót mój, 29 sierpnia. Widzimy się tam. Czekajcie, bo będzie fajnie, jak zawsze. Albo nudy, no też jak zawsze. Pozdro. I to tyle. Like, sub, gwiazdeczka, dzwonek czy coś tam. Nigdy nie mówię takich kwestii, bo na YouTube'a nie nagrywam, a to jest wyjątek. Także no, dzięki. Pozdro.